Rewolucja rowerowa w Sosnowcu trwa w najlepsze i nie chodzi tylko o rozwój stacji rowerowych, ale też o budowę ścieżek dla fanów dwóch kółek. Tych w mieście przybywa z miesiąca na miesiąc, a nie jest to ostatnie słowo włodarzy miasta. Na moment podpiszemy trzy kolejne umowy. Pierwsza z nich to umowa na budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Będzińskiej Orlej do skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego i tutaj uda nam się dojechać właściwie do granicy z Będzinem z jednej strony, a z drugiej do centrum miasta. Połączymy też i zbliżymy się też do Czeladzi, bowiem zrealizujemy drugi etap budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grota Roweckiego, czyli zostanie nam niewielki fragment za drogą ekspresową S86, abyśmy mogli bezpiecznie dojechać do Czeladzi. Ostatni odcinek to jest budowa drogi wzdłuż Alei Mireckiego, czyli łączymy Pogoń ze starym Sosnowcem i będziemy mogli bezpiecznie jeździć rowerami. Koszt to około 10 milionów złotych. W ramach tego zadania powstanie kilka kilometrów dróg rowerowych, ale co istotne i na to się rzadko zwraca uwagę, wszędzie gdzie budujemy te drogi rowerowe, odnawiamy chodniki, czyli będziemy mogli również spokojnie, bezpiecznie z wózkiem, z dzieckiem, małym dzieckiem przejechać z jednej części Sosnowca do drugiej. Rozwój infrastruktury rowerowej w Sosnowcu jest widoczny gołym okiem, dlatego nie ma się też czemu dziwić, że na mieście przybywa rowerzystów. Tym bardziej, że w letnie miesiące rower to dla wielu mieszkańców nie tylko forma spędzania wolnego czasu, ale i znakomita alternatywa na dojazd do pracy.